Wiesz, czy łańcuch w Twoim rowerze jest zużyty? Kiedy wymienić opony? Kiedy amortyzator wymaga serwisu? A kiedy trzeba przeserwisować stery? W tym filmie wspólnie z Media Expert opowiemy Ci o przeglądzie roweru, który możesz zrobić w domowym zaciszu. Kurde, po tym filmie wszyscy pomyślą, że mój rower to jakaś kompletna padaka. W poprzednim filmie myliśmy rower i smarowaliśmy łańcuch, i teraz, gdy jest czysty, dużo łatwiej zauważyć wszelkie możliwe problemy. Po pierwsze, złap w dłoń klucze imbusowe i upewnij się, że wszystkie śruby trzymające sztyce, mostek, kierownicę, hamulce, przerzutki są dokręcone. Sprawdź, czy twoje koła nie odjadą bez ciebie. Znam przypadek chłopaka, który zjeżdżając z krawężnika zgubił przednie koło. Efekt? Minus dwa zęby. Gdy już jesteśmy przy kołach, złap pompkę i napompuj je do ciśnienia wskazanego na boku opony. Gdy już napompujesz koła, zobacz, czy w oponach nie tkwią różne przedmioty. Szkło, jakieś metalowe opiłki, tego typu rzeczy. Wymij je wszystkie z opony. Przy okazji sprawdź, czy widzisz pęknięcia, przetarcia lub dziury. Jeżeli je znajdziesz, to znaczy, że musisz niestety wymienić opony na nowe. Przyglądnij się także obręczom. Zobacz, czy nie posiadają żadnych wgnieceń, uszkodzeń lub wyżłobień, które wskazywałyby na skrajne zużycie. Zakręć kołem, aby upewnić się, że nie wymaga centrowania. Jeżeli będzie krzywe, to dużo trudniej będzie Ci ustawić hamulce. No właśnie. Sprawdź płynność i moc działania hamulców. Zobacz, czy okładziny hamulców nie są już zużyte. Sprawdź także stan okładzin hamulcowych. Być może wymagają one totalnej wymiany, a być może zużyły się nierównomiernie i wymagają przytarcia. W tym celu weź pilnik i je wyrównaj. Poza tym wyciągnij z nich też wszelkie opiłki metalu czy drobne kamyczki. Pewnie pomyślałeś, zrobię to papierem ścernym. Otóż z papierem ścernym jest taki problem, że potem pozostawi na klockach fragmenty samego siebie. No i nie wpłynie to dobrze na żywotność obręczy ani na siłę hamowania. Jeżeli twoje hamulce chodzą bardzo ciężko, sprawdź stan linek oraz pancerzy. Być może twoje pancerze są zużyte, albo linka na przykład się rozwarstwiła, co zdecydowanie zwiększa opory działania. Jeżeli jest z nimi wszystko w porządku, być może wymagają po prostu wyczyszczenia oraz nasmarowania. W tym celu użyj odtłuszczacza, a następnie wkrop do środka pancerza kilka kropli smaru do łańcucha i wszystko powinno zacząć pracować bardzo płynnie. Sprawdź, czy nie masz luzu w tylnej piaście. Po prostu złap koło i poruszaj nim na boki. Jeśli będzie się tłukło tak jak to, co teraz widzisz, to znaczy, że trzeba będzie zrobić pełen serwis w środku, a potem wszystko dokręcić. Jeżeli twoje biegi nie pracują płynnie, jest cień szansy, że to ze względu na kasetę, która nie jest dokręcona. Złap jedną z zębatek dwoma palcami i poruszaj nią na boki, czy przypadkiem się nie odkręciła. Jeżeli tak, będziesz ją musiał dokręcić specjalnym kluczem. Zarówno korba, jak i pedały posiadają w środku łożyska. Złap za ramię korby i pobujaj nim na boki, żeby sprawdzić, czy suport nie ma żadnych luzów. To samo zrób z każdym z pedałów. Gwarantuję Ci, że jeżeli jakieś będą, to od razu je wyczujesz. Teraz przejdźmy na przód roweru. Złap przednie koło i pobujaj nim na boki tak samo jak tylnym, aby sprawdzić, czy nie ma w nim luzów. Teraz złap przedni hamulec, ale tylko i wyłącznie przedni, i pobujaj rowerem przód-tył. Zwróć uwagę na stery, czy przypadkiem nic tam nie stuka, czy wszystko siedzi sztywno, i tak samo zwróć uwagę na łączenie górnych oraz dolnych goleni amortyzatora. Jeżeli będziesz widział, że coś tam zaczyna się ruszać, to znaczy, że trzeba zrobić totalny serwis. Zanim przejdę do punktu, w którym opowiem Ci, jak ocenić zużycie napędu, chcę Ci powiedzieć, że w filmie numer 3, który znajdziesz w linku pod spodem, opowiadam o tym, jak kupić nowy rower, na co zwrócić uwagę i jakie triki stosują producenci, aby zrobić nas tak lekko w bambuko. Sprawdź zużycie zębów korby, kasety oraz kółeczek przerzutki. Im bardziej będą Ci przypominały kształtem zęby pirani, tym szybciej je będziesz musiał wymienić. Zresztą popatrz na to. Tutaj widzisz totalnie nową zębatkę, a ta jest już wyjechana. Może jeszcze troszeczkę kilometrów na niej da się zrobić, ale zdecydowanie w ten sposób będą wyglądały Twoje zęby. Zwróć też uwagę na to, że niektóre zęby różnią się od siebie kształtem i to jest naturalna, normalna rzecz, bo dzięki temu łatwiej zmienia się biegi. Natomiast
będziesz miał, że tak powiem, pogląd, żeby sobie porównać, co jest zużyte, a co nie. Za około 10-15 zł możesz kupić przymiar do łańcucha. Dzięki niemu będziesz wiedział, czy twój łańcuch jest zużyty, czy jeszcze nadaje się do jazdy. Używa się go bardzo prosto. Wystarczy go zahaczyć za jedno ogniwo i włożyć. Jeżeli wejdzie do samego końca, na końcówce, na której pisze 1.0, to znaczy, że twój łańcuch nadaje się do wymiany. Na sam koniec wsiądź na rower, przejedź się na nim i upewnij się, że wszystkie biegi działają płynnie. Jeżeli tak nie jest, to masz pewność, że po prostu potrzeba wyregulować przednią bądź tylną przerzutkę. Oczywiście pod warunkiem, że wszystko inne działało ok, no nie? Jeżeli posiadasz lampki rowerowe, to sprawdź, czy działają. Niezależnie, czy są to lampki na akumulatory, czy lampki na dynamo. Jeżeli masz lampki na akumulatory, to sprawdź również, czy baterie nie nadają się przypadkiem do wymiany, a jeżeli masz w środku akumulatory, to je naładuj. Pogadajmy teraz o obowiązkowym wyposażeniu roweru. A więc zgodnie z tą uchwałą, sorry, nie chce mi się tego czytać, rozporządzeniem ministra w sprawie, no, tu masz napisane, co to za uchwała. Musisz posiadać pewne rzeczy w rowerze. Otóż twój rower powinien być wyposażony z przodu w minimum jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej, świecące światłem ciągłym lub mrugającym, czyli najprościej mówiąc, musisz mieć lampkę. Z tyłu musisz posiadać minimum jedno światło czerwone odblaskowe kształtu innego niż trójkąt, poza tym minimum jedną lampkę barwy czerwonej świecące światłem ciągłym lub mrugającym oraz sprawny hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku. O myciu i smarowaniu rowerów oraz chemii rowerowej opowiadałem w pierwszym odcinku i znajdziesz tam również zestaw moich akcesoriów, które biorę ze sobą na każdą wycieczkę. Natomiast jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak robią nas balona producenci oraz poznać takie akcesoria, które warto mieć, to kliknij tutaj.